ostatnią sobotę zdobyłem przedmiot, który umożliwił mi wreszcie opowiedzenie Wam o pewnym historycznym problemie, który jest dla mnie bardzo prywatnie ważny, emocjonujący, a uważam, że który nigdy nie został prawidłowo w naszym kraju rozliczony. W moje ręce trafiły takie oto dwa małe bibeloczki. Są one w rozmiarze jakby spinek do mankietów, czy także wpinek w klapę. Nie jest ważny w tym wypadku ten przedmiot, bo obstawiam, że to podróby, ale ważny jest symbol. Mowa mianowicie o Hitlerjugend. Organizacja ta powstała w Niemczech w 1922 roku, a swoją ostateczną formę i nazwę uzyskała w roku 1928. Była to młodzieżowa przybudówka bojowa do oddziałów SA, które podlegały pod NSDAP. Tej organizacji, która była wzorowana na harcerstwie, wymyślonym przez Badena Powella, czyli całym ruchu skautowskim, w założeniach miała tylko dawać dzieciakom poczucie bezpieczeństwa, zabawę, poznawanie przyrody, swojego kraju, ale wyewoluowała w coś makabrycznego. Wyewoluowała w totalną indoktrynację i infiltrację mózgów. Dzieci już od 10 roku życia musiały należeć do kolejnych niemieckich organizacji celem wychowania wzorowego niemieckiego obywatela. Co to oznaczało? Oznaczało to to, że obleczono mundurami, dano im jednorazowe granatniki przeciwpancerne Panzerfaust i wysłano do samobójczych ataków na radzieckie czołgi wdzierające się do Berlina. Żeby jednak zrozumieć, jakim cudem coś tak chorego i obrzydliwego mogło zdarzyć się w historii, należy cofnąć się dużo lat wstecz, tysiące lat wstecz. Dzisiaj mamy przyjętą normę taką, że dziecko jest do 18 roku życia i zgodnie z konwencją genewską dziecko nie powinno brać w żaden sposób udziału w konflikcie zbrojnym. Jednakże w historii wyglądało to zupełnie inaczej. Pierwszych możemy wymienić z odmiennym pojęciem na to Spartan. Sparta miała bardzo specyficzną konstrukcję społeczną, co jest tematem na zupełnie osobny filmik, ale tam dziecko w momencie ukończenia 11 roku życia wchodziło do tak zwanego, jakby to powiedzieć, inicjatu kasty zwanej Agoge. Co to oznaczało? Potomkowie męscy po ukończeniu 11 roku życia, kiedy mieli już 12 lat, zostali wywaleni ze swoich domów, odbierano ich rodzicom, koszarowano i do 20 roku życia podlegali morderczemu treningowi wojskowemu. Stąd się wzięło powiedzonko spartańskie warunki. Byli obleczeni w coś, co przypominało worek na kartofle z dziurami. Mieli liche buty, byli ciągle głodni. Celowo ich głodzono, żeby odczuwali głód, żeby kombinowali jak kraść, jak zabijać, żeby ta żądza cały czas w nich była. Podjudzano w nich najgorsze zwierzęce instynkty po to, żeby stworzyć z nich żołnierzy idealnych. Dzieciaki w Sparcie nie miały czegoś takiego jak dzieciństwo. Ich dzieciństwo kończyło się na 11 roku życia. Potem stawali się bezwolnymi uczestnikami społeczności, żołnierzami, maszynami do zabijania i bezmyślnymi pachołkami. Praktycznie do średniowiecza, choć te dzieci są wykorzystywane na wojnach, to raczej skupiamy się na młodzieńcach. Poza tym, raczej dzieci, jeśli już brały udział w wojnie, to poza nielicznymi przypadkami, gdzie traktowano je bardziej jako maskotki czy symbol niosący szczęście, to spełniały funkcje typu kucharze, tragarze, obserwatorzy, kurierzy, jednak nie stali w pierwszej linii z mieczem i tarczą naprzeciwko uzbrojonego przeciwnika. Następną taką godną odnotowania abominacją, jeśli chodzi o wykorzystanie dzieci na wojnie, była tak zwana krucjata dziecięca. Była to tak naprawdę seria zdarzeń, które dopiero historycy skleili pod tą nazwą, ale schemat był mniej więcej ten sam. Rok 1212, następuje objawienie, nie pamiętam w tym momencie czy w Niemczech, czy we Francji, i młody chłopak mówi, że dzieci mają czyste serduszka i dusze, więc aniołowie będą ich bronić. Jak dzieci pomaszerują do Ziemi Świętej, do grobu Pana Jezusa, to Ziemia Święta powróci do świata chrześcijańskiego i na Bliskim Wschodzie zapanuje pokój. Te bzdury były traktowane absolutnie instrumentalnie. Dzieci były młode, naiwne i bardzo religijne, więc chwytały to jak pelikan rybę. Tak naprawdę wykorzystywano to w różnych celach. Niektórzy robili na tym niezłą kasę, zbierali pieniądze na krucjatę dziecięcą, które tych dzieciaki nigdy nie zobaczyły. Po prostu kradli tą kasę. A niektórzy rodzice z premedytacją wysyłali dziecko na krucjatę, żeby pozbyć się kolejnej gęby do wyżywienia z domu. Takie dziecięce krucjaty z Włoch, Francji, Niemiec i innych krajów wyruszyły do Ziemi Świętej. Anioły, że tak powiem, im nie pomogły, ponieważ jeśli już ktokolwiek z nich nie umarł od chorób, z głodu i wycieńczenia w drodze na Bliski Wschód, to po dotarciu na Bliski Wschód te dzieciaki były brane w niewolę przez Arabów. Także tutaj nie widziano w tym absolutnie nic zdrożnego. Dzieci poszły, dzieci zginęły. Nikt nie miał z tym za bardzo problemu. W epoce, w której karabin czarnoprochowy zastąpił pikę i miecz, dziecko w wieku od 13 roku życia w górę miało już wystarczającą tężyznę fizyczną, wytrzymałość i wzrost, żeby ładować muszkiet.
Do tej pory dzieci nie były używane zbyt często na pierwszej linii frontu, ponieważ zwyczajnie fizycznie nie były w stanie równać się z dorosłym mężczyzną. Musiały utrzymać miecz, tarczę albo utrzymać pikę, pokonać jeźdźców na koniach. Nie miały fizycznych predyspozycji do takiej walki, a w momencie, w której walka opierała się na równomiernym ładowaniu, celowaniu i oddawaniu salwy, naciśnięcie spustu spowodowało, że coraz młodsi żołnierze mogli być skutecznym narzędziem do zabijania. Pod osobistym blaskiem Napoleona w 1814 roku setki młodych, nastoletnich chłopców zaciągnęło się do francuskiej armii, chwyciło za karabiny i poszło walczyć z najeźdźcą. Jednakże na tym etapie nie byli oni już w stanie odwrócić losów wojny. I tak właśnie pod Waterloo ci młodzi 14, 15, 16-letni chłopcy, którzy już wystarczająco dorośli do tego, żeby przeładować muszkiet i oddać z niego strzał, masowo ginęli jak muchy. Także w tamtej epoce powstało coś w rodzaju szkół wojskowych, które występowały już nie jako szkoły rycerskie, tylko jako zwarte pododdziały bojowe. I najlepsze przykłady, jakie ja znam wykorzystania takich oddziałów, to jest wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych, gdzie zarówno po północnej, jak i południowej stronie frontu dyrektorzy takich szkół musieli się określić, czy popierają Unię, czy secesję. I wtedy młodzikowie, którzy do tej szkoły należeli, jako zwarte pododdziały wchodzili do walki. To były też już dzieciaki 15-letnie co najmniej, takie, które były w stanie utrzymać muszkiet, ale to też był ten moment w historii, kiedy ludzie zaczęli o tym myśleć w sposób, że dzieci nie powinny się mieszać w sprawy dorosłych, a już szczególnie w wojnę. Dopiero momentem przełomowym był koniec XIX i początek XX wieku. Po wynalezieniu broni na nabój scalony, strzelający prochem bezdymnym, broń stała się na tyle mała i poręczna, że coraz więcej dzieciaków można było wcielać do wojska i skutecznie wykorzystywać na froncie. W 1915 i 16 roku na fali patriotycznego uniesienia dziesiątki tysięcy właśnie 15 i 16-latków sfałszowało swój wiek, dodając sobie rok bądź dwa, i zaciągnęło się do angielskiej armii, żeby wyruszyć do Europy na wojnę z kajzerowskimi Niemcami. Choć ten, który dał im hełm i karabin, pomyślał o tym, że ten dzieciak jest już w stanie walczyć, absolutnie nie pomyślał o tym, że ten dzieciak nie jest w stanie udźwignąć ciężaru, koszmaru, jakim były pola Flandrii czy księżycowy krajobraz Verdun. W ciągu jednej ofensywy nad Somą, w ciągu dosłownie godziny, kilkadziesiąt tysięcy tych młodzików zostało rozszarpanych przez kule karabinowe i pogrzebanych w błocie, gdzie bardzo wielu z nich leży do dziś. Dopiero pierwsza wojna światowa wstrząsnęła światem na tyle, żeby zauważyć problem tego, że coraz młodsze dzieci walczą. Żebyście jednak sobie nie myśleli, że tylko w Anglii nastoletni chłopcy rzucili się z karabinami do okopów pierwszej wojny światowej. Wszystkie kraje miały ten problem, a myślę, że pewnego źródła jego można upatrywać zaledwie kilkanaście lat wcześniej. W 1899 roku w trakcie wojny burskiej w obecnej RPA miało miejsce oblężenie miasta Mafeking. I miasta tego bronił, dowodził obroną angielski generał Baden Powell, zwany pieszczotliwie BP. I ten koleś, kiedy brakowało mu już dorosłych rąk do walki, zlecił dzieciakom z miasta ważne zadania w obronie. Byli obserwatorami, byli łącznikami i spełniali jeszcze inne funkcje, ale bez karabinu w ręku. Po zakończeniu tej wojny Baden Powell wrócił do Anglii i tam założył ruch skautowy. Skauting miał na celu wyciąganie przede wszystkim dzieciaków z miast, z robotniczych dzielnic nędzy i dawanie im okazji do podziałania na świeżym powietrzu, obcowania z naturą, poznania się bliżej z kolegami, zawiązywania przyjaźni, uczenia się rzeczy przydatnych w życiu. Rzeczy, które one na różnych etapach ocierały się o wojskowość, w tym był bardzo duży patriotyzm, ale przede wszystkim miało tym dzieciakom dawać to radość, swobodę i pewne dalsze doświadczenia życiowe, a nie stricte nauczyć ich walki. Ten ruch skautowy na całym świecie w pierwszej wojnie światowej spowodował, że wiele tych dzieciaków, nastoletnich chłopaków w patriotycznym przypływie emocji chwyciło za karabiny i poszło na wojnę. Bardzo dobrym przykładem jest tutaj Polska, która wówczas nie istniała, ale u nas, przede wszystkim w Galicji, prężnie działały organizacje wychowawcze. Nie tylko ruch skautowy, ale także polska odmiana, czyli ruch strzelecki. Tak jakby skauting, tylko z dodanymi elementami stricte militarnymi na wypadek przyszłej wojny. Było to dzieło przyszłego marszałka Józefa Piłsudskiego, który razem ze swoimi chłopakami pomaszerował z Oleandrów w sierpniu 14 roku na Kielce. I tak zaczęły się dzieje Legionów Polskich w pierwszej wojnie światowej. Średnia wieku w tej organizacji była bardzo niska. Dwudziestoparolatek, który dowodził oddziałem, to był już tam stary wiarus. I w wielu utworach, wspomnieniach opiewane jest bohaterstwo tych nastolatków, a także dziewczyn, które przebierały się za chłopaków, byleby tylko mieć okazję zawalczyć z caratem o
wolność Polski. Ten mit następnie zaowocował obroną Lwowa przez tak zwane lwowskie Orlęta, o których opowiadam w innym filmie na moim kanale pod tytułem Lwów zawsze wierny. Jednakże ta idea już na tym etapie, moim zdaniem, idea skautingu zaczęła ulegać wypaczeniu. I tutaj nadeszły lata 20 i 30. W 1922 roku zarówno w Niemczech, jak i w Związku Radzieckim powstały organizacje, które wywodziły się ze skautingu, ale które całkowicie wypaczały tą ideę. Pierwsze było niemieckie Hitlerjugend. Ono, jak już powiedziałem na początku filmu, dopiero w 1928 roku dostało tą, a nie inną nazwę. Było to młodzieżowe koło przybudówka do SA, czyli Sturmabteilung oddziałów bojowych NSDAP. I organizacja ta najpierw była ochotnicza, ale od momentu, kiedy Adolf Hitler został kanclerzem Rzeszy, tak zmieniano w kolejnych ustawach prawo, że stała się ona obowiązkową organizacją dla każdego dzieciaka od 10 roku życia wzwyż, a także dziewczynek. Tutaj już oprócz tych tradycyjnych elementów, które wymyślił Baden-Powell, czyli obcowania z przyrodą, współpracy oraz pomagania innym członkom społeczności, doszły rzeczy, które są zbrodnicze. Doszła ideologia wyższości rasowej. A także zaczęto tych młodych chłopaków, których granica wieku coraz bardziej się obniża, wysyłać do działań stricte bojowych, choćby sławna 12. Dywizja Pancerna Hitlerjugend. To wszystko wyewoluowało z organizacji, która miała w sposób zdyscyplinowany, uporządkowany dać dzieciakom trochę radości i doświadczeń życiowych, w zbrodniczą formację, która miała za zadanie już tylko temu dzieciakowi wyfasować mundur, hełm i karabin i posłać go do samobójczego ataku na pozycję wroga. Chociaż historia Hitlerjugend i jego działalności, szczególnie obrona Prus Wschodnich, Królewca, ale także Berlina, co jest najbardziej wymowne, przed nacierającymi oddziałami Armii Czerwonej, to jest jedna część historii, to należy tutaj wspomnieć o Rosjanach. W 1922 roku, mniej więcej w tym samym czasie, kiedy powstał Hitlerjugend, Związek Radziecki stworzył oddziały pionierów, czyli swoją własną wersję harcerstwa. I tak samo jak Hitlerjugend miało łeb wyprany ideą narodowego socjalizmu, tak w Związku Radzieckim małe dzieciaki prano, intensywnie komunizowano do tego stopnia, że bohaterem pionierów był niejaki Pawko Morozow, który miał tak wyprany łeb ideologią komunistyczną, że sypał na milicji własnych rodziców za to, że przechowywali zboże, które powinni oddać na kontyngent, w wyniku czego cała rodzina umarłaby z głodu. Dalej są różne wersje tej historii. Najbardziej popularna mówi o tym, że mieszkańcy wsi po tym, co dzieciak zrobił z własną rodziną, zatłukli go i jego brata, bo bali się, że będzie dalej sypał wszystkich i w końcu cała wiocha pojedzie do gułagu. Jednakże z tego młodego człowieka, który był ofiarą systemu, zrobiono bohatera i wzór do naśladowania. Rozumiecie, w Związku Radzieckim, jak byliście 10-12 lat, waszym wzorem do naśladowania był dzieciak, który spowodował, że jego własnych rodziców zamordowano, a jego zatłuczono siekierami. Takie właśnie wzorce miała komunistyczna młodzież w Związku Radzieckim. I w 1941 roku, w momencie inwazji III Rzeszy na Związek Radziecki, oni się do tego teraz nie przyznają, ale tysiące dzieciaków walczyło, zarówno w oddziałach frontowych, w funkcjach pomocniczych, a gdy trzeba było, w oddziałach tak zwanego opłoczenia, czyli pospolitego ruszenia. 15-latkom także dawano karabiny, granaty i posyłano na niemieckie czołgi. Wiele tych dzieciaków było wykorzystywanych w radzieckiej partyzantce, gdzie właściwie nikt nie liczył się z ich życiem. Ja nie mówię w tym momencie o tak zwanych dzieciach pułku. To jest zupełnie inna dziedzina, gdzie oddział wojskowy przygarnia sieroty, przybłędy i ono wtedy jest pod opieką tych wszystkich żołnierzy, którzy są w oddziale. Tylko mówimy o normalnym bojowym wykorzystaniu, kiedy ten dzieciak dostawał karabin i on miał na przykład za zadanie robić za tak zwany jednorazowy system ostrzegania. Wykorzystywano ich do zwiadu, wykorzystywano ich do donosicielstwa, wykorzystywano ich do masy różnych czynności po obu stronach frontu. Ich dzieciństwo zostało najzwyczajniej w świecie zmarnowane w imię ideologii. Druga wojna światowa przypomniała, żeby zmodernizować zapisy konwencji genewskiej, wtedy już ostatecznie, choć ten zapis pojawiał się wcześniej, wyeliminowano udział dzieci w wojnie w jakiejkolwiek formie. Jednakże musiało jeszcze minąć wiele lat, żebyśmy my, Europejczycy, zrozumieli, że to było złe, a reszta świata niestety w dalszym ciągu nie dogoniła tego poziomu, do którego osiągnięcia my potrzebowaliśmy zobaczyć tysiące poległych dzieci w mundurach wszystkich stron konfliktu, żeby zrozumieć, że miejsce dziecka jest w piaskownicy, a nie w okopie. Kilka przykładów. Pierwsze z brzegu. Wojna iracko-irańska w latach 80. Dosłownie wszystkie wojny w Afryce, wojny domowe w Ameryce Południowej, a także Azja. Wszędzie na świecie po II wojnie światowej dzieci są wykorzystywane w konfliktach zbrojnych jako zwykli żołnierze, jako zwykłe mięso armatnie. Najsławniejszym chyba zbrodniarzem, który technikę wykorzystywania dzieci opanował do perfekcji, jest Joseph Kony. To jest taki czarny wataszka z mniej więcej środka afrykańskiego lądu,
który założył Armię Bożego Oporu. Facet ma szajbę i uważa, że zbawi wszystkich, a tak naprawdę jest pospolitym przestępcą handlującym bronią narkotykami. Jego oddziały napadają na wioski, zabijają wszystkich dorosłych, po czym porywają dzieci. Obu płci. Te dzieci potem, też niezależnie od płci, są bite, gwałcone, głodzone i poniżane. Także okaleczane. Po pewnym czasie, w ramach nagrody, dostają jedzenie i są wcielane do pewnych funkcji pomocniczych. Potem, kiedy już mają odpowiednio wyprane mózgi, są faszerowane narkotykami i wysyłane do walki z automatami Kałasznikowa, gdzie wtedy one wchodzą do wiosek, zabijają dorosłych i porywają dzieci. Joseph Kony dokonuje swojego zbrodniczego procesu od końca lat 80., a mimo to nikt nie jest w stanie go powstrzymać. W drugiej połowie XX wieku postęp technologiczny jeszcze bardziej ułatwił wykorzystywanie dzieci jako żołnierzy. Przypomina mi się takie zdanie z jednej z książek Kapuścińskiego, w której opisywał, że dopóki dzieciak musiał walczyć z karabinem Mausera, starym dobrym Mauserem, który był długi i ciężki, to dziecko niezbyt się nadawało, ale w momencie, w którym powstała taka broń jak pistolet maszynowy Uzi, która w rękach dorosłego wyglądała jak zabawka, ale dopiero w rękach dziecka wyglądała jak prawdziwa broń. Wtedy dopiero broń umożliwiła użycie dzieci na masową skalę, już nawet 10-12-latków, jako skutecznych narzędzi do zabijania. Tutaj jednak należy uderzyć się w piersi i spojrzeć na samych siebie. My Polacy mamy niestety dosyć poważny moim zdaniem problem z fetyszyzacją ubierania dziecka w mundur i wysyłania na front. Zaczęło się to w I wojnie światowej, kiedy do legionów dzieciaki uciekały wręcz z domów, żeby walczyć za ojczyznę. Z tego mitu wyrosło następne działanie, jakim była obrona Lwowa. Tam znowu mamy pierwszy taki najbardziej jaskrawy przykład. Sławne lwowskie Orlęta. Jurek Biczan, Antoś Petrykiewicz, 9, 12, 11 lat, takie dzieciaki z karabinem w ręku walczyły przeciwko naporowi żołnierzy ukraińskich. Polska obwołała ich bohaterami. Posypały się medale, odznaczenia, złożono ich na pięknym cmentarzu przylegający do cmentarza Łyczakowskiego i przez 20 lat młodzież Rzeczpospolitej Polskiej była wychowywana w duchu obrońców Lwowa. Były różne organizacje, tak samo jak przed I wojną był Związek Strzelecki, było harcerstwo, były różne odmiany innych organizacji młodzieżowych, które uczyły patriotyzmu i sztuki wojennej. Do tego było ogólne wykształcenie w ramach przysposobienia wojskowego, dzięki któremu ten młody człowiek po pierwsze umiał walczyć, a po drugie był nauczony tego, że marszałek Piłsudski to był twórca polskiej państwowości i najlepszy koleś, jaki się Polsce przytrafił i że on, młody człowiek, powinien być gotów zginąć za ojczyznę, żeby obronić te zdobycze, które w I wojnie światowej wyrwali jego rodzice. Dwa najbardziej jaskrawe przykłady z września 1939 roku. Początek września, Katowice. W Parku Kościuszki znajduje się tak zwana wieża spadochronowa do ćwiczenia skoków spadochronowych, że tak powiem na sucho. Kiedy żołnierze Wojska Polskiego wycofali się z Katowic zgodnie z rozkazem, na mocy którego mieli opuścić Śląsk i wycofać się na następne linie obrony, chłopcy i dziewczęta z harcerstwa zdobyli broń, obsadzili razem z starymi weteranami powstania śląskiego oraz urzędnikami, innymi ludźmi, którzy się nie wycofali z miasta, obsadzili pozycję, w tym właśnie ową wieżę i bronili się tam przez kilkanaście godzin, co skończyło się dla nich tragicznie. Jeśli dobrze pamiętam, aczkolwiek mogę się mylić, to na samej wieży poległo 17 harcerzy i harcerek, dzieci, do 18 roku życia. Ranni, którzy na szczycie wieży dogorywali poranieni odłamkami pocisków artyleryjskich, zostali przez hitlerowskich oprawców zrzuceni z tej wieży i w ten sposób zamordowani. Podobna sytuacja miała miejsce w Grodnie w dniach 20-22 września 1939 roku, gdy wojsko poszło walczyć z Niemcami, a Sowieci wbili nam nóż w plecy. Do obrony miasta stanęli urzędnicy, kombatanci i harcerze. Jednym z tych harcerzy był 13-letni Tadzio Jasiński. W radziecki czołg rzucił koktajlem Mołotowa, którego zapomniał zapalić. Ruskie żołdactwo go złapało, pobiło, połamało mu kości, zmasakrowało go, ale jeszcze żywego przywiązali do pancerza czołgu. Czołg jechał w stronę barykady z polskimi obrońcami. Niestety, chociaż czołg udało się spalić, a Tadzia udało się uratować z tej makabrycznej sowieckiej niewoli, zmarł na rękach swojej matki. Ukoronowaniem tego szaleństwa było powstanie warszawskie. Cały ten zryw od początku do końca był naznaczony duchem młodości. Średnia wieku żołnierzy w powstaniu też była dosyć niska. Brakowało amunicji, brakowało leków, brakowało żywności. Więc tylko nastolatkowie mogli czuć się na tyle szaleni, żeby porwać się z tej sytuacji z pięściami na wroga. Wspomnę wam tylko o dwóch dzieciakach, które wtedy zginęły. Jakbym chciał wspomnieć każdego z nich, to ten film trwałby wiele godzin. Jednym z nich był Witek Modelski. Chłopak miał 12 lat, kiedy został odznaczonym Krzyżem Walecznych. Gdy zginęli jego rodzice, poszedł do powstania. Dostał mundurek, dostał karabin Mausera, hełm strażacki z Huty Ludwików i poszedł na barykadę, by spotkać się ze śmiercią. Ale nie on jest najsławniejszy. Jest jego rówieśnik, 11-latek, którego znacie wszyscy. Tym dzieciakiem był
Wojtek Zalewski. Miał 11 lat i był łącznikiem, kurierem, a także przewodnikiem po gruzach Warszawy dla oddziału partyzanckiego. Za swoje bohaterskie czyny został przedstawiony do odznaczenia Krzyżem Walecznych. Gdyby żył chociaż kilka dni dłużej, to nie Wituś, tylko on, Wojtek, byłby najmłodszym kawalerem Krzyża Walecznych w Powstaniu Warszawskim. Niestety zginął. I wszyscy znamy dobrze jego śmierć. Dlaczego? Wszyscy ją widzieliśmy. Została utrwalona na taśmie filmowej. Nie neguję poświęcenia, jakiego dokonały te dzieciaki. Oddały ojczyźnie wszystko, bo co więcej może oddać dziecko, jak nie własne życie, które dopiero co się zaczęło, kiedy on jeszcze nie wyrósł ze swoich zabawek, z miłości do mamy, ze swojego podwórka i poszedł zginąć z karabinem w ręku, który był wyższy od niego o głowę. Jednakże za każdym razem, kiedy słyszę wypowiedzi kolejnych pseudohistoryków albo pseudopatriotów, że my Polacy jesteśmy bohaterskim narodem, bo my posyłamy dzieci na barykady, bo u nas 9-10-latkowie idą z granatami na czołgi, z butelkami, z benzyną, 13-latków nam rozjeżdżają, mordują, dźgają bagnetami. Jacy to my jesteśmy bohaterscy, Orlęta Lwowskie, Bóg Honor Ojczyzna, Orlęta Płockie, Obrońcy Warszawy, Wieża Spadochronowa. My się tym tak obrzydliwie podniecamy, jakby to był powód do dumy, że zginęły dzieci. Oni byli tego nauczeni i oni zrobili to, jak ich wychowano, ale za to, jak ich wychowano, że poświęcili życie, odpowiadają dorośli. I w tym momencie zadajcie sobie pytanie. Czy wy posłalibyście swoje dziecko albo swojego brata, siostrę, 10-12-letniego, czy nawet 15-letniego, z bronią w ręku na pewną śmierć, a samemu schowalibyście się w piwnicy albo uciekli? Dziecko nie ma tutaj nic do gadania, dziecko nie jest temu winne. Dziecko poszło, bo zaufało dorosłemu. A to oznacza, że za każdym martwym dzieckiem żołnierzem stoi dorosły, który je zawiódł, albo który wręcz je zdradził. Dlatego przestańmy się tak tym podniecać, że mamy pomnik małego powstańca w Warszawie i że nasze polskie dzieci z taką wielką ochotą oddają życie za ojczyznę. To, że zginęło dziecko, nie jest powodem do dumy. To jest dowód na to, że coś schrzaniliśmy, coś poszło nie tak. Więc za każdym razem, gdy znów usłyszycie o tych małych bohaterach, którzy polegli w obronie ojczyzny, pomyślcie także przez chwilę, zadajcie sobie pytanie, gdzie byli dorośli, którzy dopuścili do tego, żeby dziecko zginęło zamiast nich?